Z faktem, czyli na dokładny pomiar. A tymczasem 200 metrów, finał Ewa Kasprzyk, rekord Polski z 1986 roku. Irena Szewińska biła kilkukrotnie w swojej karierze rekord świata na 200 metrów. Ostatni z nich pobiła w 1974 roku, kiedy wygrywała w Rzymie Mistrzostwa Europy. Marlena Granaszewska, Podlasie Białystok, 23-28, rekord życiowy w tym roku. Na torze siódmym Krystyna Cimanauskaja i to ona jest liderką tegorocznych tabel w Polsce. 22-75. Natalia Kaczmarek już w eliminacjach. Rekord życiowy naszej najwybitniejszej biegaczki na 400 metrów. 23-08. Czy złamie 23 sekundy? Martyna Kotwiła już raz 23 sekundy w swojej karierze złamała. To było w 2018 roku. Na torze czwartym Izabela Jastrząb, Agros Zamość, Martyna Kotwiła Optima Radom, Natalia Kaczmarek Podlasie Białystok. No to jeszcze Magda Stefanowicz, świetna na 100 metrów, brązowy medal, 23 sekundy 69 setnych w tym roku, 62 rekord życiowy. Wiktoria Grzyb, MKL Szczecin, 23-53. A w tym roku 23,85 i Weronika Chojka, ZSWF Wrocław, 23 sekundy 76 setnych, ubiegłoroczny rekord życiowy. Magda Stefanowicz teraz reprezentuje ZSWF Katowice. Niezmiennie. No i ciekawe, Krystyna Cimanauskaja, której klubem jest ZSWF Warszawa, zdecydowaną faworytką, biorąc pod uwagę no, tegoroczne wyniki, 22,75, rekord życiowy. Martyna Kotwiła broni tytułu, Natalia Kaczmarek na nietypowym dla siebie dystansie, ale ta wielka forma może pozwolić jej też osiągnąć wybitny wynik. Nie ma Anki Kubasińskiej. Zdrowie nie pozwoliło i to nas szalenie martwi. Solidny wiatr. Przed startem, niefortunnym, bo tutaj sędziowie dopatrzyli się jakiegoś błędu. Spojrzałem na wiatromierz i tam było ponad 2 metry na sekundę. No jeżeli taki wiatr tutaj by pomagał, to te rezultaty oczywiście byłyby nieco lepsze. Zielony kartonik, więc żadna zawodniczka błędu nie popełniła. I za chwilę jeszcze raz w komplecie bloki. No. 200 metrów, jak mówiłem, to był dystans Ireny Szewińskiej. Rekord świata i Mistrzostwo Olimpijskie w Meksyku 22:51. Trzeba było wtedy pobiec. Ten rekord pobiła wtedy Irena Szewińska niemal równocześnie z konkursem skoków dali, skokiem Boba Bimona na 8:90. Rezultaty. Ciekaw jestem, czego sędziowie teraz się dopatrzą. A jednak, Wiktoria Grzyb poniżej 1/10 sekundy, no i to by oznaczało złamanie przepisów i dyskwalifikację, jeżeli tutaj nie było żadnych innych przyczyn, które wywołały to ten przedwczesny wybieg. To jeszcze raz zanurkujmy w historię. Ewa Kasprzyk, rekord Polski 22:13. Irena Szewińska, ten ostatni jej rekord świata z Poczdamu 74:22:21. A trzecim wynikiem w tej chwili wszechczasów w Polsce jest ten rezultat Krystyny Cimanauskiej 22:75. Potem Elżbieta Tomczak i Anna Kiełbasińska po 22:76. No ciekawy jestem, na co stać Natalię Kaczmarek, na jaki rezultat. To 23:08 o poranku przyszło jej dość swobodnie. Myślę, że bariera 23 sekund nie będzie problemem. No oczywiście tutaj dużo zależy od tego, jak ten wiatr powieje, czy on się czasem nie odwróci. No tartan jest mokry, więc to jest jakiś minus, no ale za moment się przekonamy. Gotów.
Kaczmarek, Natalia, ale Szymanowska wypaliła jak z armaty. Martyna Kotwiła też bardzo dobrze na torze piątym. Szymanowska ja Kotwiła, ale teraz Natalia nabiera tempa. Świetnie biegnie też Magda Stefanowicz. Szymanowska ja, Natalia Kaczmarek się zbliża. Ostatnie metry. Szymanowska nie, Natalia. Chyba Natalia to wygrała. 22:88 zatrzymał się zegar. A jednak ta wytrzymałość szybkościowa mistrzyni okrążenia i poprawiony rekord życiowy o 0,2 sekundy, 22 sekundy, 86 setnych i od razu jest miejsce w pierwszej dziesiątce listy wszechczasów polskiej lekkiej atletyki. Szymanowska o 0,03 sekundy wolniejsza. Martyna Kotwiła 23:12 i brązowy medal. Ależ to jest niebezpieczna broń, chciałoby się powiedzieć o Natalii Kaczmarek.